Witam Björkiem. Dzień po dniu, ale lekcja oficjalnie jest w środę. Ale już dzisiaj kręcę, no bo w środę mam zbyt dużo zajęć, żeby kręcić wszystko na jeden dzień. Tak? Więc kolejna odsłona promieniowania elektromagnetycznego jako promieniowania jonizującego wykorzystywanego w medycynie, czyli też jakaś forma, czy też radioterapia, nie ma co ukrywać, tak? Czyli promieniowanie X i promieniowanie gamma wykorzystywane w radioterapii. Tutaj wspomnę tego na chwilkę, przy promieniowaniu rentgenowskim będziemy o tym dokładnie mówić. Czy ja o tym wspominam? Nie pamiętam. Tak? Otóż promieniowanie wykorzystywane w medycynie, w radioterapii, jest wytwarzane poprzez, to może dziwnie zabrzmi, poprzez wiązkę elektronów rozpędzanych w akceleratorach. Ta wiązka elektronów uzyskuje tak spore energię, że jest w stanie wniknąć do wnętrza atomów i wybić elektrony niewalencyjne, elektrony z niższych powłok, z pierwszej, drugiej powłoki na zewnątrz i zjonizować atom. Taką posiadają te energie, elektrony. Oczywiście tych elektronów, które to robią, jest bardzo niewiele. To jest ułamek procent gdzieś tak tych elektronów. Większość jest hamowana, tak wykrzywiane toru ruchu, ale część tych elektronów jest w stanie wniknąć do środka atomu. I ta część poprzez wybicie elektronów ze środka, czyli muszą być jakieś akceleratory, które rozpędzą elektrony, dzięki temu wnikną do jakiegoś materiału. O tym będziemy mówić w przyszłości. Tam wybijemy elektrony z powłok tak niższych, co wymaga bardzo dużej energii, dzięki czemu elektrony z kolei z powłok wyższych wracają do stanu niższego, na tym miejsce wolne. No wtedy atom emituje kwant promieniowania. Kwant promieniowania rentgenowskiego najczęściej tak wykorzystywamy, a też, żeby sobie wyobrazić promieniowanie gamma, jakieś źródło promieniowania gamma też możemy sobie wymyślić, tak? W tym razie niekoniecznie musi być akcelerator, może być tak, źródło może być, źródło promieniowania gamma może być, ale też może być zjonizowany wbrew pozorom. Zjonizowany, może tak, wzbudzony atom, ale wzbudzone jądro atomu. O tak, lepiej powiedzieć byłoby, tak? I wtedy, jak mamy taką związkę tego promieniowania wytworzonego przez akcelerator i potem przez te atomy, w które uderzają te rozpędzone elektrony, ta wiązka jest skierowana na stronę ciała pacjenta. Można zmieniać energię tej wiązki poprzez zmianę energii elektronów. Można chociażby tak, można zmienić wielkość tej wiązki, czyli obszar napromieniowanego ciała pacjenta, centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, 10 cm kwadratowych, chciałem powiedzieć metr kwadratowy, no już to widzę, metr kwadratowy, tak? Nawet większy byłoby. No dobrze, więc można to regulować tym, tak? Dalej. Takie badania, jeżeli mamy na myśli radioterapię, no to jest coś naprawdę, które staramy się zrobić bardzo dokładnie. Chcemy zniszczyć nowotwór, a nie chcemy zniszczyć zdrowych tkanek, które znajdują się wokół nowotworu. Część wiadomo, nie da się niczego tak uszknąć, ale staramy się jak najmniej. Tak? Więc jeżeli mamy taki akcelerator, jeżeli mamy taką wiązkę, tak? Wiązkę fotonów już zbliżającą na stronę ciała pacjenta, to dobrze byłoby w tym momencie, znając już oczywiście poprzez badania, na przykład poprzez pozytonową emisyjną tomografię komputerową lub poprzez zwykłą tomografię komputerową, o której nie mówiliśmy, to będzie osobny dział, tak, rentgenografia. Wiemy, jak wygląda, jaki jest kształt, jaki jest rozmiar tego guza jakiegoś nowotworowego, zmian nowotworowych, a każdy jest inny przecież w tym przypadku. Trzeba dopasować urządzenie do każdego pacjenta z osobna. To po pierwsze. Po drugie, trzeba sprawdzić dane urządzenie, czy ono za każdym razem jest dobrze wykalibrowane, tak? Czy dobrze funkcjonuje, bo po użyciu coś tam zawsze można rozstroić, co przypadkowo nawet coś obsługujące coś może z tym zrobić urządzeniem, tak to tam, tak? Jakby się było popsute, to już byłoby zupełnie inna sprawa, tak? Ale trzeba sprawdzić. Przed każdym pacjentem trzeba urządzenie sprawdzić. Tego są przy okazji fizycy medyczni, tak? Lekarza do tego się nie dopuszcza, bo by popsuł, naprawdę mógłby popsuć, tak? Fizyk medyczny jest przy tym, tak? On to robi, takie rzeczy. A lekarz tylko ustala, co i jak ma być robione.
No dobra, więc trzeba dobić takiej kontrolę, więc trzeba dobić kontrolę. Ogólnie rzecz biorąc, jak to urządzenie działa, akcelerator, tak, ze strumieniem, wiązką promieniowania, więc tworzy się coś, no, ale sprawdzić nie możemy na ciele pacjenta, tak, więc coś trzeba stworzyć, więc tworzymy coś, co się nazywa fantomem, fantom, ale fantom wodny, zbiornik z wodą, wygląda jak akwarium, tak, znaczy może być nawet, może powiedzieć, że to akwarium, tak. Zbiornik z wody, jako 200-litrowy zbiornik z wodą, tak, okazuje się, że pochłaniane promieniowanie przez wodę, przez tą szeszki wody, jest bardzo zbliżone do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego przez ciało pacjenta, przez nasze tkanki. Bardzo podobnie, no w końcu zbudowani jesteśmy głównie z wody, tak? To nawet nie powinno dziwić, ale to jest bardzo zbliżone, dlatego fantom wodny się używa. Chodzi o to, żeby badać, jakie jest ile tego promieniowania, tak, jonizującego pojawia się w zależności od głębokości. Więc jak to się robi? Na taki jakiś poglądowy rysunek, bo tutaj mam takie kilka rysunków pod ręką, ale ja to zrobiłem w jeden wspólny rysunek. Czyli po pierwsze, to jest akcelerator, jakiś tam, co tam się robimy, o tym też będzie osobna lekcja, tak? Akcelerator, będzie osobny dział nawet będzie, tak? Akcelerator, czyli przyspieszacz cząstek naładowanych. Mówię, ja robię troszeczkę w innej kolejności niż normalnie, zawsze robię te działy, tak? O akceleratorach będzie osobno. O promieniowaniu rentgenowskim też będzie osobno, tak? Więc troszeczkę wyprzedzam, troszkę nie ma co ukrywać, no ale trudno. Takie są warunki, jakie są. Tak, akcelerator, tutaj mamy wiązkę. Tak, wiązkę fotonów o jakimś przekroju, ten są jakiś przekrój, jakoś średnica D, czyli to pada na ciało pacjenta, czyli pole to jest 1/4 pi d kwadrat, tak, które pada na ciało pacjenta. Ale tutaj na razie nie mamy pacjenta, mamy fantom, czyli jakieś, narysowałem akwarium, woda w akwarium, detektor promieniowania jonizującego, czyli badający, ile tego promieniowania tam w tym miejscu uzyskujemy. Tak. Bo przypominam, nie ma co ukrywać, promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie X, promieniowanie gamma nie nosi ze sobą ładunku elektrycznego, tak? Nie ma ładunku, czyli nie może być tego jak jonizacja poprzez samo promieniowanie X. To promieniowanie X, promieniowanie gamma jest w stanie zjonizować materię. O to tutaj chodzi, tak? Chcemy, żeby to promieniowanie, które samo w sobie nosi potężną porcję energii, jest szkodliwe jak dla organizmu. No właśnie dlaczego szkodliwe? Poprzez to, że w trakcie interakcji z materią może powoduje jonizację chociażby, tak? Wybicie elektronów walencyjnych, czyli zerwanie wiązań, tak? Międzycząsteczkowych, wybicie elektronów jakichś tam wewnątrz, tak? Więc na niższych poziomach elektronowych, więc to jest to. To wtedy mamy promieniowanie. I to promieniowanie, tak naprawdę ono wytworzy dopiero cząstki naładowane, tak? I to tutaj ten detektor musi to zbadać. Detektor jest przesuwany góra-dół pod tym promieniowaniem. Tak i bada ilość tego promieniowania. I teraz, tak, tutaj zakładamy na przykład, że H, czyli odległość akceleratora od poziomu wody, fantomu, jest stały, czyli od skóry pacjenta jest stały, tak? Też możemy zmieniać, dzięki temu, może jak zmieniamy, to przy okazji zmieniamy ilość promieniowania, energię promieniowania, która wnika do ciała pacjenta. To też jest istotne, tak? Dlaczego? Zaraz to się okaże. Tak, detektor promieniowania na ruchomym ramieniu, żeby to można było przesuwać góra-dół, prawo-lewo w trzech wymiarach, tak? Ten detektor, ta kropeczka, to ten detektor. Nie wiem, czy to jakąś kropeczkę na końcu widać, to miał być detektor promieniowania, tak? Jonizującego. Tak. No dobrze. I teraz co się tutaj okazuje, moi drodzy, przy takim badaniach? Już okazuje się, że wcale najwięcej promieniowania jonizującego nie ma zaraz pod skórą. To się wydawać by mogło, tak? Bo najwięcej promieniowania elektromagnetycznego jest tam. I to wydawać by się mogło, że tam powinno być najbardziej zjonizowane. Nie. Okazuje się, że
najwięcej promieniowania jonizującego jest no kilka milimetrów pod. Ale pod skórą, nie przy zaraz skórze. Czyli coś takiego, taki wykres jest. Ilość promieniowania w zależności od głębokości. Tutaj ten dziwny wykres, zaraz to pokażę. Tak. Ten efekt, że największa dawka promieniowania, czyli te grey, tak, jak też przy okazji mówiłem na ostatniej lekcji, jest kilka milimetrów pod skórą, to jest tak zwany efekt build-up. Efekt build-up. Na tym wykresie, który teraz pokazałem, jest tak zwany rozkład procentowy dawki promieniowania. Otóż przesuwając ten detektor promieniowania góra-dół, ustala się miejsce, w którym jest najwięcej tego promieniowania jonizującego, największa dawka przyjętego promieniowania jonizującego. Tak? I to się przyjmuje jako 100, albo po prostu, tak? Albo nawet niekoniecznie jako 100. To, a potem przy innych dawkach promieniowania na innej głębokości dzieli się to, co jest maksymalne, przez to, co jest na pewnej głębokości. L jest pewną głębokością, nazwałem, tak? I to jest właśnie coś, co w skrócie jest właśnie PDG, czyli rozkład promieniowania dawki. Tak, to tak się nazywa. Największy jest na pewnej głębokości, nie przy samej skórze, przy zerze. Tak, build-up efekt. Z czego on wynika? Ten efekt, no, on wynika z tego, że promieniowanie elektromagnetyczne, wnikając do organizmu, ono wybije jakiś elektron, który uzyskuje olbrzymią energię kinetyczną, tak? I ten elektron, on wybija te elektrony, ale nie wybija tych elektronów przy samej powierzchni, to po pierwsze. Tylko wybija elektron, no przy powierzchni oczywiście też, ale z każdej głębokości, do tego zaczniemy. Dalej, takie elektrony, które są wybite, tracą energię na odległość jak około 4 mm. Chyba na 1 mm tracę chyba 6% swojej energii, w następnym milimetrze chyba 9% energii, w trzecim milimetrze chyba 25%, a w czwartym resztę, czyli około 60%. Zgadałoby się? 6 plus 9, 15, potem 25, to jest 40, tak, potem byłoby 60, tak? Na pewnej głębokości tracą swoje, na więcej tam traci energię, tak? To jest właśnie ta energia elektronów jest tracona i pochłaniana przez wodę w tym przypadku, przez tamtą, tak? Ale wtedy było przez ciało pacjenta. Chodzi o to, żeby właśnie narysować taką krzywą w zależności od tego, no bo tak, jeżeli mamy teraz nowotwór ileś milimetrów czy centymetrów pod skórą, tak? Czyli pacjenta, to musimy tam do niego dotrzeć. Chcemy, żeby tam dotarła na więcej energii. Oczywiście pewna dawka promieniowania będzie pochłonięta wcześniej czy dalej, tak? Ale że chcemy, żeby na więcej było tam, gdzie jest nowotwór. Więc tak musimy dopasować parametry, żeby właśnie na tej głębokości, czyli albo zmienić energię promieniowania. Tak? Na przykład ten wykres czerwony to jest dla większej energii promieniowania. Wykres niebieski dla mniejszej energii promieniowania. Tak, chociażby. Czyli czerwony wynika głębiej, tam na większej głębokości ta energia jest oddawana w większości. Tak? To też zależy jeszcze od szerokości wiązki, też ten efekt, ale tak, chociażby tutaj nazywałem przykładowo właśnie od ilości energii, jaką posiada wiązka docierająca do skóry pacjenta. Tak. Więc... No i nowotwór jest napromieniowany promieniowaniem elektromagnetycznym w tym przypadku, tak? To się lepiej nadaje już chociażby do nowotworów w jamie brzusznej czy w klatce piersiowej, nie? Promieniowanie to ma prędkość światła, więc łatwiej dopasować, jakoś, jeżeli tam byłaby taka potrzeba radioterapii, utworzenia, a nie wiązką elektronów czy ciężkimi jonami. To zupełnie odpada, tak? Dlatego tam się tego nie robi w większości. Tutaj już można byłoby spróbować. Chyba można już robić, chyba mi się wydaje. Nigdzie tego nie doczytałem, ale chyba tak. No dobrze. A potem jak się zrobi fantom, odpowiednio się przygotuje tym fantom, no to można na stół, tak, położyć pacjenta, tak, w tym momencie. Z danym nowotworem, do którego było dopasowane, tak, ilość energii, żeby tą akcję przykładu w odpowiedniej głębokości, tak.
różne wiązki i tak dalej. Więc takie rzeczy właśnie wtedy się robi. Dobrze, to dzisiaj. Na tyle. Następnym razem. Ale się zobaczy co. Nie ciekawe jak będzie następnym razem wyglądał, bo przyszły tydzień może być zupełnie już inny, aczkolwiek wątpię, czy będą same normalne lekcje. Znaczy na to nie liczcie. Każdy będziemy mieli dalej te same lekcje do teraz. Do zobaczenia następnym razem.